Maria Szyszkowska, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, działaczka społeczna, senator piątej kadencji. Wykłada filozofię i etykę. Powołała do życia filozofię codzienności, filozofię formacji i wniosła wkład do filozofii prawa. Opublikowała kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. W 2005 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Pacyfizm, czyli walka o pokój, to pojęcie wewnętrznie sprzeczne i ma potężnych przeciwników. Rzeczywiście, pacyfizm i walka o pokój, zupełnie to są pojęcia sprzeczne, absolutnie do siebie nie przylegają. W gruncie rzeczy chodzi o to, w ogóle w ten sposób nie powinno się mówić, ale chodzi o to, ażeby krzewić pacyfizm, ażeby zacząć nareszcie wychowywać kolejne pokolenia w duchu pacyfizmu. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że do tej pory ludzkość była wychowywana w kulcie wojen. Proponuję więc, żebyśmy mieli należyty szacunek dla tych, którzy oddali życie dla ojczyzny, ale doprawdy w XXI wieku czas przestać wzajemnie się zabijać. Przecież już w starożytności szkoła stoików wskazała na to, że każdy z nas jest cząstką ludzkości i że w związku z tym powinno nas łączyć poczucie braterstwa. Do braterstwa można się zmusić, nawet jeżeli się kogoś nie lubi, jeżeli nawet nam ktoś przeszkadza. No trudno mówić o miłości bliźniego w takim wypadku, ale na pewno idea braterstwa, gdyby była powszechnie nam wpajana, to w rezultacie pokój by zapanował i zaprzestalibyśmy wszelkich wojen. Niegdyś mieliśmy w Polsce bazy wojsk radzieckich i wielu twierdziło, że są one wyrazem okupacji. Gdy opuściły Polskę, ściągnęliśmy Amerykanów, za pobyt których słono płacimy. I ci sami ludzie mówią nam dzisiaj, że są ostoją wolności. Co ty na to? Manipulacja świadomością doprowadza do absurdów, a owa manipulacja świadomością w XXI wieku osiąga szczyty dzięki, raczej nie dzięki, tylko w rezultacie nadmiernego, moim zdaniem, rozkwitu cywilizacji. Otóż absurd zaszczepiany nam polega na tym, że uznajemy, oczywiście nie wszyscy, ale większość społeczeństwa uznaje obecnie, że wojska radzieckie w Polsce swego czasu były wyrazem braku niepodległości Polski. Natomiast te same osoby uważają, że wojska amerykańskie w Polsce mają być wyrazem wolności i pełnej niepodległości, jakiej niemalże nigdy Polska wcześniej nie osiągnęła. Jest to naprawdę przerażające, dlatego że zanika sposób krytycznego myślenia i my już zaczynamy bezwiednie powtarzać nonsensy, które słyszymy w mediach. Pomimo wielowiekowych doświadczeń ludzkości, wojna nie została uznana przez ludzkość za patologię. W średniowieczu zaczęto się zastanawiać poważnie nad zagadnieniem wojen i obwory i wojny były ograniczone poprzez pewne nakazy moralne. Na przykład nie wolno było prowadzić wojen w okresie świąt religijnych. Poza tym były pewne miejsca wyłączone spod możliwości prowadzenia wojen, chociażby cmentarze czy kościoły. I były też wskazane pewne grupy osób, które były wyłączone spod działań wojennych. Przede wszystkim kapłani, kupcy, kobiety i dzieci. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo nisko upadliśmy, dlatego że wojny prowadzone w XXI wieku dotykają w takiej samej mierze osób, żołnierzy, co ludność cywilną. Przecież kobiety i dzieci są też zabijane masowo w czasie obecnie prowadzonych wojen, określanych mianem
no, wprowadzania demokracji czy wojen o charakterze pokojowym. Poza tym w średniowieczu również walki rycerzy były obwarowane pewnymi zakazami czy nakazami. I ciekawe, że współcześnie owych zakazów nie ma, bo jest jakaś milcząca zgoda na przyzwolenie, jest przyzwolenie na stosowanie rozmaitych sposobów, metod zabijania człowieka przez człowieka. I dodałabym, że zagadnienie pokoju nabiera w świetle tego wszystkiego, o czym mówimy, właściwie charakteru immoralnego, skoro brakuje nakazów płynących z moralności, nakazów zakazujących, by państwa toczyły ze sobą wojny. Tak. Doprowadzić do pokoju mogą przede wszystkim zmiany świadomości, a nie same przemiany gospodarcze. Rzeczywiście stosunek do wojny i pokoju ma źródło w stanie świadomości człowieka. Powiedziałabym, że nawet mniej w charakterach człowieka trzeba szukać źródła stosunku do wojny i pokoju, a zdecydowanie najbardziej w stanie świadomości, bo właśnie problem zawiera się w tym, że wielkie wyznania, wielkie liczebnie wyznania religijne, które mają wpływ na swoich wyznawców, nie zaszczepiają wartości pokoju i zakazu brania broni do ręki. Chciałabym tutaj podkreślić, że niektóre małe liczebnie wyznania chrześcijańskie, one mają ogromny wpływ na swoich wyznawców i wyrabiają w swoich wyznawcach od pokoleń nastawienie pacyfistyczne. Odwołam się tutaj do, no, często, nie wiem dlaczego, ale jednak negatywnie ocenianego wyznania, jakim jest wyznanie Świadków Jehowy. Otóż Świadkowie Jehowy są do tego stopnia nasyceni pacyfizmem, że gotowi byli umierać w obozach koncentracyjnych III Rzeszy, mówię o niemieckich Świadkach Jehowy, i nie brać broni do ręki. Mówię o tym dlatego, że moim zdaniem jest to taki wyrazisty dowód, iż można wychować pokolenia, które rzeczywiście będą przesycone pacyfizmem. I chciałabym dodać, bo jedni pragną brać udział w wojnie, inni uważają, że wojna jest czymś niedozwolonym. I to wywołuje we mnie zastanowienie, na czym właściwie polega różnica między ludźmi, bo na pewno różnimy się nie tym, że jedni są bogaci, a biedni, bo to jest sprawa drugorzędna, nie tym, że jedni są wykształceni, a drudzy nie, bo to też jest sprawa drugorzędna. Natomiast ta istotna różnica między ludźmi zawiera się w tym, że jedni są rozwinięci w tym sensie, że odznaczają się bardzo wysokim poziomem rozwoju uczuć, rozwiniętą wyobraźnią, wielką wrażliwością. I te cechy, które ja wymieniłam przed chwilą, powodują, że nie godzą się na to, żeby człowiek zabijał drugiego człowieka. Podstawowa zasada prawa naturalnego, wyższego od prawa stanowionego, brzmi, tu zacytuję za Arystotelesem, dobro należy czynić, zła należy unikać. Ale w dużych religiach chrześcijańskich nie wyprowadza się z niego zakazu prowadzenia wojen. Tak, to jest rzeczywiście zdumiewające, ponieważ zdawałoby się, że skoro dobro mamy czynić, a zła unikać, to nie wolno nam zabijać drugiego człowieka. Już nie mówiąc o tym, że istnieje jedno z przykazań dekalogu, które zakazuje zabijania. A jednak jest zgoda na prowadzenie wojen i faktycznie chodzi tu również
o wojny, takie jakie obecnie się prowadzi, czyli o wojny o charakterze zaborczym, które nie mają nawet żadnego uzasadnienia w jakiejkolwiek ideologii. I w związku z tym należy uznać, że pokój, wartość pokoju nie ma charakteru moralnego, leży poza zakresem kategorii dobra i zła. No to przy okazji może warto się zastanowić, że my często bardzo pochopnie rozciągamy kategorię dobra i zła na cały szereg zjawisk, ale w przypadku niepodważalnej moim zdaniem wartości, jaką jest wartość pokoju, to jednak nakaz moralny powinien wiązać się z wartością pokoju, bo może mocniej przemówiłby do społeczeństwa. W XXI wieku brakuje należytego stosunku do człowieka, do zwierząt, do przyrody. Brakuje świadomości, że to, co zakłóca harmonię współistnienia, prowadzi do wojen i grozi zagładą całej planety. Tak, ten brak szacunku dla człowieka, ten brak szacunku dla zwierząt i roślin rzeczywiście przynosi przerażające rezultaty i on zarazem niejako staje się uzasadnieniem dla możliwości prowadzenia wojen. A wojny prowadzi się przede wszystkim po to, żeby mieć więcej. Nie chodzi nawet może o rozciąganie władzy politycznej na inne kraje, co przede wszystkim o zdobywanie rozmaitych zasobów w rodzaju ropa, które potem służą gospodarce owego zwycięskiego kraju. I problem ogromny polega na tym, że brakuje jakiegoś ruchu zorganizowanego, który sprzeciwiałby się prowadzeniu wojen. Właściwie ruch pacyfistyczny jest w zalążku jedynie. On był bardzo mocno rozwinięty po II wojnie światowej, w tej chwili już zamarł i poszczególne państwa szykują się do wojny, przestały finansować ruchy pacyfistyczne, a tak było bezpośrednio po II wojnie światowej. Czyli właściwie panuje taka atmosfera zgody na zabijanie człowieka przez człowieka i pewne zgromadzenia międzynarodowe, pewne umowy międzynarodowe dotyczą jedynie zakazu używania pewnych środków mających służyć zabijaniu się naszemu wzajemnemu. I brakuje właściwie takich ruchów, które by miały odwagę i miały zasoby materialne ku temu, ażeby zacząć szerzyć idee pacyfistyczne. Mario, i przerażający paradoks. U nas aprobacie udziału w wojnach towarzyszy niezgoda na prawo do eutanazji jako sprzeczna z moralnością oraz niezgoda na przerywanie ciąży. Jak to pogodzić? No, ukazałeś nieprawdopodobny paradoks, dlatego że istnieje aprobata dla masowego zabijania się na wojnie, w czasie wojny, natomiast nie ma zgody na to w Polsce, ażeby ktoś, kto z jakichś powodów bardzo dla niego istotnych, nie chciał zakończyć swoje życie, a więc nie ma zgody na procedurę eutanazji. Przecież eutanazja dotyczyłaby jakichś przypadkowych, wyjątkowych okoliczności, małej grupy ludzi, małej grupy osób, które z powodów czy to cierpień psychicznych, bo to też może być powodem proszenia o zastosowanie eutanazji, czy też z powodu cierpień fizycznych, nie chcą dalej żyć. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego odmawia im się prawa do eutanazji, jednocześnie godzimy się na zabijanie. W dodatku
problem przerywania ciąży w świetle tej zgody na prowadzenie wojen jest dla mnie co najmniej zdumiewający. Kobiety uzyskały w Polsce prawo do przerywania ciąży z powodów społecznych w 1956 roku, czyli po okresie stalinowskim. To nie jest prawda, że w okresie stalinowskim takie prawo kobiety miały. I to prawo właściwie było, służyło wolnym wyborom kobiet. W tej chwili godzimy się na to, żeby masowo zabijać ludność cywilną i dzieci przedstawicieli jakiegoś innego, wrogiego państwa, a nie godzimy się na to, żeby kobiety przerywały ciążę, nazywając w sposób sprzeczny z językiem polskim embriony i płód mianem dziecka nienarodzonego. W ogóle takiego pojęcia przecież nie ma i nie było. Ono zostało wprowadzone po to, żeby manipulować świadomością kobiet. Tak więc tych paradoksów jest ogromnie wiele i jednocześnie towarzyszy temu brak szacunku dla osób, które oddały swoje życie na wojnie. Znaczy z jednej strony pochwała wojny, a z drugiej strony brak szacunku dla tych, którzy oddali swoje życie w czasie wojny. Mam tutaj konkretnie na myśli żołnierzy radzieckich. Przecież żołnierze radzieccy wyzwolili Polskę spod niemieckiego faszyzmu, a obecnie niszczy się pomniki, które upamiętniały rzeczywiście wielkie bohaterstwo tych żołnierzy i uczy się w sposób nieprawdziwy historii. Powiem coś, co może się wydać herezją dla wielu nas oglądających. Dramatycznym absurdem są deklaracje praw człowieka. Deklaracje odnoszące się do godności człowieka i zarazem zabijania tych, którzy nie chcą podporządkować się niesionej demokracji. W hołdowaniu takiej filozofii przodują neoliberałowie. Sławku, całkowicie zgadzam się z tobą. Przecież neoliberalizm jest z natury swej zespolony z dążeniem do wojen. A to dlatego, że wartością właściwie jedyną, którą, a w każdym razie już powiem ostrożnie, nadrzędną dla neoliberałów, jest dążenie do wartości materialnych. Natomiast wojna służy temu, że służy bogaceniu się koncernów. Nie tylko koncerny produkujące broń, ale także koncerny produkujące ubrania wojskowe, czy a przede wszystkim koncerny farmaceutyczne bardzo cenią wojnę jako źródło dochodu. O przysiędze Hipokratesa już bardzo dawno w ogóle niestety zapomniano. Przy czym neoliberalizm w przerażający sposób trafia do szerokich rzesz społeczeństwa z tego powodu, że żądza władzy i chęć posiadania to są naturalne instynkty, które drzemią w każdym człowieku. Jeżeli nie jesteśmy odpowiednio kształtowani poprzez edukację, jeżeli w dodatku nie jest rozbudzana w nas chęć samoedukacji, uszlachetniania tych instynktów podstawowych, które drzemią w naturze człowieka, to w efekcie stajemy się właśnie takim kapitałem ludzkim, pracującym na rzecz korporacji, a potem no, mięsem armatnim. Trudno to bardziej delikatnie określić. W każdym razie ja nadzieję na trwały pokój na świecie, których nie tracę, wiąże jednak no, ze zmianą gospodarki neoliberalnej na chociażby nieco inną, jeżeli nie daje się w ogóle wyeliminować.